frajer! Boję się! XD! Dobra, okej, okay. To było ostre. To była ostra akcja. Siemano wszystkim, witajcie, z tej strony Jacob, a to jest, moi drodzy, Battlefield 5 na mapie Provencia, a gramy dzisiaj tryb przełamania. Przełamanie, które moim zdaniem było jednym chyba z najfajniejszych trybów w tym oto Battlefieldzie. Pomożemy naszemu teammate'owi, aby wstał. Mam nadzieję, że mnie żaden czołg nie jebnie. Pomogliśmy mu. Dobra, moi drodzy, przełamanie, bardzo fajny tryb. Jedna drużyna atakuje, druga się broni i w ten sposób jedna drużyna musi oczywiście zabić, wykończyć całą liczbę posiłków, a druga po prostu musi przepchnąć się natarcie przez całą wielosektorową mapę. Takie są zasady. Gramy, jak mówiłem, FG42, tylko nie wiem, kurwa, czy tutaj generalnie uda mi się po niej zagrać, bo jestem ostrzeliwany z każdej jebanej strony. Może jakiegoś Fortnite'a to zbudujemy? Nie, niekoniecznie. Gramy od samego początku, jak ktoś. Tutaj widziałem jakiś wrogi pojazd. Postanowiłem, że pogram sobie KM-istą. Rzadko gram karabinami. Ło kurwa, ale jebło. Jedziemy, dawaj. Gdzie ten? Jeden czołg. Gdzie on spierdolił? Biegaj już, no. Gdzie on spierdolił? Nie wiem gdzie. Ogólnie w dzisiejszym odcinku nie uświadczy już generalnie żadnych spadek płynności, nie to co w materiale z poprzedniego BF2042, kiedy miałem satelit serwerów, a bo sobie kupiłem w końcu lepszy kabel. W końcu sobie kupiłem kabel, więc teraz już o jakichkolwiek opóźnieniach mogę zapomnieć. Wygonimy tam z tego snajpera, ale już chyba go nie wygonimy, bo już to zrobił za mnie M8 Greyhound. Dobra, nikt mnie generalnie chyba tutaj nie uratuje. Przełamanie, bardzo fajny tryb, bo... Zasadniczo gra się w ten tryb tak samo jak w podbój, ale w tym jakby przesuwaniu linii frontu i tudzież bronieniu go jest jakby, że tak powiem, świeżość z tym wszystkim. Mi się to całkiem podoba. Tylko kurde, oni napierają na nas jak Ruscy na Berlin. Tyle, że to Amerykanie. No w każdym razie. Musimy ich powstrzymać. I to jest pewne. To są Amerykanie czy Brytyjczycy? Ciężko powiedzieć. Jedno jest pewne. Robił nam na razie. Znaczy jesteśmy w miarę na dobrej pozycji i się bronimy. Ale generalnie to się może zmienić. Jak zaraz tu będą nadchodzić. FG42 jest bardzo dobrą bronią. Bardzo mi się ona podobała. Ja tam słyszę generalnie. Dobrze. Dobrze. Dzisiaj mam lepszy, że tak powiem, skill we wszystkim. Będziemy tutaj sobie kampić na ludzi. O, proszę bardzo, sami ze snajperką tutaj. Oh yeah. Zawsze to przełamanie jakoś tak mi dobrze szło po prostu. Aj kurde, już nie dałem rady. Ale kurde, tyle fragów już mi się nazbierało, że może... No może jeszcze jak podejdę trochę bliżej pod to wszystko, to może generalnie trochę się tych fragów ponabija. Lecimy szybko, rozbijmy się na tym ziemeczku i zobaczymy co przyniesie nam dalej, dalsza gra. Na razie się bronimy, jest spoko. Nie podchodzą zbyt blisko, nawet serwer nie jest zbytnio pełny do końca. Ale generalnie to FG42 bardzo fajna broń.
mało recoila ma i tak tak bardzo przyzwoicie i fajnie się z tego strzela. O kurde. A może może damy Grodego i ustrzelić, chociaż chyba o. Kawalerzyna. A nie. A jest tutaj. A mam go. Albo mam dzisiaj taki dobry dzień, albo po prostu to jest to kwestia, że już nie mam żadnych opóźnień zbytnio. I za bardzo tutaj naparzają, tutaj nie wiadomo ile. O! Nie, nie dam rady. A, tam mu typek. Nie, dobra. Tam generalnie chyba nie będę ze snajperem walczył. A, fuck, zabił mnie. Kurde. Uleczy mnie ktoś? Ło kurwa! Rozjebał ich, dobra, ziomek pomóż. Naprawdę pomóż. Da radę mi pomóc? Da radę. Dobra, szybko, klękamy. O kurde, nie po co ja podskoczyłem? Ale celnie nawet. Dał radę, może. Nie ma opcji, że tutaj mi ktoś uleczy. Ale na razie wypychamy wroga całkiem nieźle i na razie uważam, że nie jest, że tak powiem, nie mam żadnych problemów na chwilę obecną z prowadzeniem walki. Jezus Maria, dobrze, że za moje ostatnie pieniądze z wypłaty kupiłem sobie kabel. Nieważne jakie inne rzeczy przetrafiłem na rzecz tej jednej. O kurwa, ktoś nieźle na rejestrze zabójstw se poradził, widzę, z dynamitu. Dobra, ktoś tutaj potrzebuje więcej naprawy. Dobra, naprawię działko, mordo. Dobra, masz już. Dobra, mordo. A tu był kawaler. No patrzcie, taka sytuacja. Aha. Będzie chciał go uleczyć. Ktoś albo coś będzie chciało go uleczyć. Are you fucking kidding me? Zajebał mi killa, no. Co za Henryk. Będę musiał sobie na pewno jakoś bardzo szybko dać większy magazynek do tego całego do tej FG-ty. No kurde, co tak mały magazynek? Muszę to ulepszyć. A, ten Greyhound był obok, ja byłem ślepy, oczywiście, bo ja się skupiam przed tym, co się dzieje przede mną. Dobra. Nawet jeśli przejmą ten sektor, to spokojnie. Na razie ich odpieramy dosyć skutecznie, tylko trzeba będzie się pośpieszyć, skoro tam jest czołg. A, już odbijają. No niedobrze. Niedobrze. Lecim. Jak wypchną nas, to lipa. No co we mnie strzelasz? Patałachu! To nieźle mi Greyhound już ciśnie. No chyba straciliśmy, chyba nie odbijemy tego. Kurde, nie odbijemy. Straciliśmy ten cel, prawda? No, dokładnie. Dobra. Lecim. Dobra, może w każdym razie jeszcze cofniemy się przynajmniej. Wow! Ktoś mnie nie... A! Gdzie? Gdzieś ktoś mnie. Dobra, tutaj sobie przycupnę, bo ja tutaj je... Ale mnie jebnął. Dobra. Lecimy dalej. Nie poddajemy się, lecimy tutaj. Aha, jesteśmy teraz na wiatraku.
Dobra, dawajcie mi odrodzenie. Come on! Już, go back. A tutaj widzę, rozminowali pole. Bardzo dobrze. Kawaleria jest. Teraz tylko nie da się większych murów budować. Tutaj umocnień. O! Ale jebło! No Jezu! Nie. Chyba trzeba bardziej być nieruchomym, żeby strzelać bardziej z tej FG-42. No tak to jest spoko broń na blisko, nie? Ale tak to generalnie mówię, będę musiał się jeszcze nauczyć trochę jej tutaj rozrzutu i jakoś sobie poradzić. Dobra. To bardziej, powiem tak, zastosuję taktykę, jaką zazwyczaj zawsze stosuję na przełamaniach, tamu typ. Are you fucking kidding me? To ma taki mały magazynek! To ma taki mały magazynek, ale to w zasadzie teoretycznie powinno się strzelać z tej broni na leżąco, a nie na stojąco. Chyba, że mogę... Gdzie mogę się odrodzić? Mogę się na ziemeczko odrodzić, dobra. Oh yeah! Ja ale nim jebło! A! Zajebał mi killa! Chamstwo w chamstwie! A podejdź tu! Podejdź tu! I dare you! Come here! A to nasz, okej. Okay. Dobra, już trzech idzie tutaj. Dobra. Niech podejdą, niech podejdą. Czekaj tutaj jesień, średniowiecze, jak tutaj podejdą. Dobrze. Lecim. A, już. Poleciałem. No dobra. Może generalnie wezmę sobie jakąś inną broń. Może generalnie potrzebują, wezmę sobie medyka, bo generalnie mam wrażenie, że oczywiście bardziej są potrzebne zasłony dymne i coś szybko strzelnego i na blisko. A, fuck, dobra. Nie teraz, rozmawiam. A, podłączył mi się dysk główny. W sensie zewnętrzny. Dobra. Teraz spokojnie. No kurde, ile on miał? Jesus. Co on mi dzwonił w ogóle? Nie mam czasu teraz gadać. Proszę dać mi spokój. O, pomógł mi, dobra. No i dobra, koniec. Dobra, ładujemy. Dobra, na spokojnie. Dobra. Już Hendryk. Chyba nic się nie uda, brak amunicji. No dobra, koniec. Dobra, wracamy. Dobrze. A. No i super. To nieźle. Super. No to teraz chyba generalnie nie poradzimy sobie. Chyba znowu generalnie czeka nas porażka. Ja chyba generalnie wątpię, żeby... Na pewno dużo będzie potrzebne zasłon dymnych, żeby generalnie nas tutaj nie podeszli. O kurwa. Napierdalają jak pojebani. Dobrze. A, ten też słomi.
Naprawdę, nie rozumiem. Dobra, asysta. Dobra. Dobra, dobra, leci, 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 pomagamy mu, pomagamy mu. Uleczymy bez odniesienia ran? Oczywiście, że nie! Jeszcze jedno nas czołg z daleka. Czołg cipka. Generalnie, no dobra. Ale naprawdę nie jestem tak najgorzej w tabeli. Mogło być naprawdę, że tak powiem, słabiej. Aczkolwiek no musimy no już generalnie wchodzić na... No i tracimy B, no i... Już generalnie no... Tak to bywa. Trzeba szybko lecieć. I odbijać tam. Dobra, super. Bijamy, 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 bijamy. I wbijamy. Odbijamy ten punkt. What the fuck? Skończ! Tam, 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 tam. Dobra. Żyję. Dobra, mamy odbite. No kurde, nie mam żadnego, nie wiem, niczego, co mógłbym rozwalić ten czołg. A szkoda. Bo połowa gra medykami. Dobra. Lecz, 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 lecz. Lecz zajebiście. Dobra, wbijamy. I przejmują A. O, fuck, fuck, fuck. Oh yeah! Boy! A i już koniec. No, nic mnie nie uleczy oczywiście, bo kto miałby mnie inny uleczyć? No i, no i Hendryk mi w kija w życie. Trochę lipa. No, dobra, który to jest punkt? To jest A. Dobra, szybko, 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 lecimy, 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 lecimy. Masz, kurde, nie widzisz mnie. Dobra, na spokojnie, bierzemy sobie ammo, ładujemy sobie granatnik. Dobra, tutaj też sobie jebnimy granata, żeby nie było. I wbijamy się do domków. Chodź tutaj. O kurde! Ile ich tam było? Mogę granata równie dobrze użyć. Dobra, uleczy mnie, uleczy mnie, uleczy mnie, dawaj. Super, 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 super. Super, super, dźwięk, super. Zajebiście. Dobra. O, dobra, 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 dobra. Cofamy się, cofamy się, cofamy się. Okej, granat. Dobra. Wejdzie tu od dołu, od tu od dołu wejdzie. Ha, frajer! Boję się! XD! Dobra, okej. Okay. To było ostre. To była ostra akcja. Jestem na trzecim miejscu w tabeli. Jezu! I'm on fire today, mordy! I'm on fire! Naprawdę. Masz. Kom, ich krieg dich wieder
Mówię, jakoś medykiem zawsze gra mi się lepiej. Boże święty. Kaim Lewis. Kijowa broń. Za duży Magicoil. Nie polecam. Na czwartym miejscu jestem. O nie. Nie pozwalam sobie. Zasłona dymna. Chowamy się. Ale, ale lul. Stopcie. Teraz po cichutku wbijamy na górę, żeby się nie odkryli. Dobra, na spokojnie, żeby nie widzieli. Jesteśmy tutaj cichutko jak mysia. Jak mysia, nas tu nie ma. Dobra, mamy ten. Super. Super. Wbijają. Dobra. Dobra, na luziku. Jak tylko to wbiją, niech spróbują. Oh yeah. Jak ze snajperem to zawsze jest szansa, że przeżyje. A niech tu podejdzie. XD. Hello. To było takie hello. Kurwa, ale opierdalają nasz domek. Zaraz ten domek nie wytrzyma. Dobra, ja nie... Kurde mać. Nie będzie przeładowywałem. Ale kurde, ile fragów mam. Drugie miejsce. Jezus Maria, to nasz team będzie najlepszy dzisiaj. A nie wiem, rzadko mam takie szczęście, powiem szczerze. Ja muszę sobie originę ustawić, żeby mnie nie pipciał tutaj. Jezu, co? Bo właśnie mamy taki team noobów. No i dupa. Chciałem tylko mu pomóc. Dobra. No to już chyba ostatni sektor, z tego co widać. Jest generalnie nieco słabo. Nie, nasz team w ogóle jakiś... Team noobów straszny. W ogóle taka ciekawostka. Wiecie, że ten kościół, o ten, jest jak już tak powiem, z tym, jakby wiecie. No to jest ten sam kościół, co na tej remake'owanej mapie z Battlefield 2042, ofensywa w Ardenach. Oni, to jest ten sam kościół. Po prostu wiecie. Dobra, podchodźmy lekko. O fuck! Ale debil ze mnie. Killoffem nie jumnął. Co za typ. O, snajperia jeszcze jest jakaś. No super. Tylko ja z tą snajperią chyba... Nie, na snajperii nie idę. Powiem szczerze, gdzie na tą drabinę? O, tutaj byłaś. W sumie? O kurde. O kurwa. Co tu się dzieje? Jasny chuj. Jezu, takie leczenie się nawzajem. To jest w ogóle jakiś koszmar. O kurwa. Przez to polatem tam nikt nie trzyma. Dobra, wiecie co? Na zakończenie uważam, że najlepiej by było, jakbym wziął sobie coś na niszczenie pojazdów.
i zaczął się po prostu z nimi napierdzielać. Odrodzenie. No dawaj! No. Weźmiemy sobie SNG 44. Bez skrzyżowanie. Czyli ktoś tu jest. Gdzieś tu się ukrywa kawaler. Jest on dokładnie tutaj. What? A, ZH. Pinda. Ale naprawdę nie mam najgorszego wyniku. Taki akurat prima sort. Co, jebnął ktoś tutaj? What the fuck, nawet nie zdążyłem. A, dobrze. Dobrze, uleczy mnie tylko mordo? Czy jest. A nie, to szturmowiec. To nie uleczy mnie. Ale kurde, noise. Zabierzemy. O kurde, rzuć ten granat! Ja walę. Dobra. O, oh, jeez. Red Bull. Gość ma 6. Gość ma 43 kile i 10 zabójstw. To nie. A już. Najlepsze jest to, że nasz Google Leader w ogóle nie używa punktów. Jest i w ogóle jest jakiś, nie wiem, myślący inaczej. A nasz team w ogóle nie puszuje. No Jezus! Niezniszczalny Sherman. Boże, cały team idiotów, którzy nie umieją bronić punktów. No i najlepiej, 5 rakiet. Dobra, no teraz jak już nie odbiją tego punktu, to chyba przegraliśmy. W takim razie. No i koniec. Przegraliśmy już. Już po ptokach. No, wiedziałem. Koniec, przegraliśmy. No trudno, szkoda. Moim zdaniem było nawet mimo wszystko fajnie. Jest przykro. No dobra, w każdym razie, bo mimo wszystko fajnie się grało, pomimo tego, że jakiś team debilów naprawdę się trafił. To w takim razie dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. A my widzimy się już w następnych materiałach. Dziękuję wam jeszcze raz, trzymajcie się i na razie.